W tym zadaniu musimy obliczyć, ile jest równa liczba 9 do potęgi 9 razy 81 do drugiej. Żeby wymnożyć dwie potęgi, to musimy je sprowadzić do wspólnej podstawy. Skoro tutaj mamy dziewiątkę, to i tu spróbujemy w podstawie zrobić dziewiątkę, czyli tą pierwszą potęgę. 9 do 9 przypisujemy bez zmian, a potem razy, zamiast 81 możemy napisać, że to jest 9 w potędze drugiej. No i tak jak mieliśmy tutaj do potęgi drugiej. Po prostu 81 zamieniliśmy przez zapis 9 do potęgi drugiej. No i teraz dalej możemy to zamienić tak, że 9 do 9 przepiszemy, a tutaj wymnożymy wykładniki. To będzie po prostu 9 w potędze 2 razy 2, czyli 4. No i teraz gdy mnożymy dwie potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki dodajemy, czyli tutaj mamy 9 w potędze 9 plus 4, czyli ostatecznie 9 w potędze 13. Czyli poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.